Hej, 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 moje kochane. Wagi, witajcie. Witam Was serdecznie, Wasza Mistyczka, z horoskopem na Październik. Zaczynamy od wag, ponieważ urodzinki macie w, w tym miesiącu, we wrześniu, jeszcze dodatkowo w październiku. Życzę Wam wszystkiego najpiękniejszego, spełnienia marzeń, powodzenia, pomyślności we wszystkich Waszych przedsięwzięciach. Ok, zaczynamy czytanie dla wag na październik 2019 roku. Te karty potasowałam, ale jeszcze zanim zacznę, e... coś takiego słyszę, że to miejsce na ciebie czekało. To miejsce na ciebie czekało. E... Pokaz mi się fakir yy, chodzący po, po szkle, po takich kawałkach szkła, yy, No fakir może chodzić po różnych takich nie, po różnych takich niekomfortowych, niekomfortowych yy, rzeczach w odczuciu takim cielesnym, bo może chodzić po, po rozżarzonych węglach, tu widzę, że po tłuczonym szkle chodzi. Ale, jest, jest jakaś taka wytrzymałość. Wytrzymałość się pokazuje. Takie. Ja tak czuję, że coś wzrasta. Coś wzrasta. Jakiś taki rodzaj wzrastania. Teraz. Tak. Szkiełka. Tak, wiecie, co? w tym każdym kawałeczku szkła, tu wyświetlają się jakby takie numery stron. Migoczą, migoczą. Tak słyszę pragnienia i ambicje, światło na końcu tunelu na stronie 280. Poszukaj na stronie 280, słyszę. Poszukaj na stronie 280, tam masz ważność. Usłysz sobie. Usłysz sobie fakirze, oddajesz bilet. Oddajesz bilet, tłuczone szkło zaczyna falować. Dobra. Teraz wiecie co? Te kawałki szkła, one falują tak jak woda. To takie lustro wody się zrobiło z tego, z tych kawałków szkła, które tak zafalowały. Z jest to takie lustro wody. Aha, rozumiem. To lustro wody jest jakby całą księgą, taką księgą waszych pragnień i życzeń. I macie poszukać na stronie 280. Teraz słyszę, metaloplastyka. Aha, czyli tu jest robienie, no nie, konstruowanie czegoś. Czyli jakieś klejenie, malowanie, tworzenie, jakieś takie robienie sztuki, takie sklejanie, właśnie kawałków różnych. Aha, dobra, wykańczasz całość. Tak słyszę, że masz wykańczać całość i podkreślać szczegóły, czyli chodzić będzie, chodzi, będzie prawdopodobnie w październiku o właśnie wykończenie jakiegoś, no nie wiem czego projektu, dzieła, nie wiem czego no jakiejś całości coś co jest do, do, do zrobienia, tak, to już wy wiecie co tam macie w planach i trzeba będzie podkreślić szczegóły Okej, okay. już wiem, bo teraz mi się takie, wyświetliło, takie, takie wyświetla, mi się taki obraz właśnie z podkreślaniem tych szczegółów, jak, tak jakbyś dekorowała coś, dekorował, tak, dopieszczał, nasycał jakiś taki swój akt stworzenia, tak mi się to pokazało. Znaczy ja mam wrażenie, że, że wagi będą coś właśnie zakończały i, i podkreślały szczegóły, jakieś dopracowywały szczegóły, coś dekorowały, coś, coś nasycały, coś takiego. Aha, teraz słyszę, za, korzystać trzeba z propozycji, yy, czyli to miejsce czeka... Ach, na początku było coś o, o miejscu i oczekiwaniu, nie? To jest... Aha, już wiem, już wiem. Yy, tu słyszę, idź zamiast niego, idź zamiast niej. Yy. Ktoś zwolni miejsce prawdopodobnie, yy, a jakaś chwilowa przerwa się tam zrobi i trzy kropki się pokazują. Wejdź tam? A! Nie wiem do końca, ale myślę, że chodzi o zajęcie czyjegoś miejsca. Ja myślę, że wagi mogą mieć jakąś propozycję w październiku. Dobra, basta. To jest tak. Może tak, rzeczywiście może być tak w październiku, jeśli będziesz miała taką sytuację, bo tu jak stworzenia i po prostu jakaś konstrukcja, metaloplastyka, wykańczanie całości, coś takiego, i tutaj widzę. Żebyś zajęła czyjeś miejsce wago. Czyli yy, jeżeli w październiku będziesz miała jakąś propozycję, żeby yy, zająć czyjeś miejsce, jakieś miejsce się po kimś zwolni, yy, czy nawet jeśli się nie zwolni, ktoś po prostu w to miejsce z jakiegoś powodu nie wejdzie z czymś, yy, to jest to jakaś taka przerwa, i, i, i tu masz zalecenie, żeby tam wejść w tę lukę, zająć czyjeś miejsce, bo to będzie dla Ciebie korzystne, tak czuję, tak? że to miejsce jakby na ciebie czeka czy czekało coś takiego i to ci się mogło wydawać czymś takim teraz to mocno poczułam takim, takim właśnie chodzeniem jakby potłuczonym szkle ale tak naprawdę z tego jest wielka przyjemność dlatego że mm, to jest im, tu jest jakaś perspektywa wzrostu jakaś zapowiedź wzrostu wiesz mogą być to jakieś działania artystyczne no bo jeżeli tutaj pokazała się metaloplastyka to może chodzić właśnie o, o, o Jakieś malowanie, tworzenie, no, tworzenie sztuki, tak? Może może być coś takiego. Dobra, 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 koniec. Energia, z którą wchodzisz do października, kochana, kochany. Energia, z którą waga wchodzi do października. Energia, z którą wchodzisz do października. A dlaczego wziąłam te karty? W ogóle to chciałam z innych, ale dobra, no skoro tak, to niech będzie. Widocznie tak ma być. Bo chciałam in od innych kart rozpocząć, ale dobra, jest tak. O! Zobacz! Z jaką energią wchodzisz do października. To jest odpowiednik karty kochanków. Tutaj jest to płonące serduszko. Troszeczkę też przypomina kartę mocy. Tu jest obłaskawiona bestia, czyli lwisko, tak. Nie wiem, czy to widać dobrze. Widzicie? Czyli Adam i Ewa w raju. Możesz mieć takie poczucie, nie wiem czy to właśnie z powodu urodzin Twoich, czy, czy jakichś innych okazji, może faktycznie zwolni się jakieś miejsce, które zagospodarujesz w sposób piękny i, i twórczy, bo to też jest karta twórczości. Tu jest pasja, tu jest namiętność, tu jest robienie z czegoś, wykonywanie czegoś z namiętnością, z pasją. Nie wykluczone oczywiście sprawy yy, miłości, tak? 2, 4, czyli 6, czyli tutaj... Tu mamy też, to jest odpowiednik karty kochanków, częściowo, ale nie tylko, bo tutaj mamy więcej aspektów w tej karcie zawartych. Prawdopodobnie jest też taki scenariusz dla niektórych wag, że to, co rozpoczęło się w lipcu, w siódmym miesiącu, teraz właśnie będzie kontynuowane z pasją i namiętnością. Tu jest też. Taka opcja, w każdym razie energia, w której będziecie na początku października, to tutaj pokazuje się tak, dużo takiej urokliwości, takiej namiętności, takiego. Poczucia więzi między ludźmi, tak? Symbol serca zwykle jest używany, żeby pokazać jakieś uznanie i miłość do osoby, prawda? Czyli niewykluczone, że tutaj, właśnie w takim poczuciu jakiejś przyjemności, radości w tych relacjach międzyludzkich, może nawet w uczuciu euforii, bo tak czuję, że tu mogą być mocniejsze akcenty, skoro fakir chodził w wizji potłuczonym szkle. To może być tu rodzaj naprawdę dosyć takiego silnego m, doświadczenia. Dla niektórych wak jest to przebywanie z ukochanymi osobami, satysfakcja, jakaś cieszenia się towarzystwem, m, przyjaciół, m, coś takiego, tak? Bo tutaj jest miłość, namiętność, oddanie, m, czyli pokazuje się taki emotikon, czyli ktoś może Wam przesyłać wiadomości. M, których dużo jest takich pozytywnych y, 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 takich przesłań zapewniających o in, dobrych intencjach, o wierności, o miłości, coś takiego, tak? Y, co jeszcze y, dla innej grupy wag y, y, z kolei tutaj widzę y, taką y, jakąś intratną umowę, wiecie? Y, intratną umowę dlatego, że tu, tu tutaj pojawia się taka, tak, taki zrównoważony stan, też finansowy, czyli taka hojność. W związku z tym, jest bardzo prawdopodobne, że te wagi, które nie miały jakichś problemów finansowych, to teraz w zasadzie na początku października będą w takiej energii podążania ze swoimi pasjami. Yy, czy czy, 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 czy mm, w jakimś dodatku może to mieć miejsce, odbywać się w takim anturażu bardzo romantycznych miejsc? Yy, tak tu mi się właśnie to dosyć bardzo ładnie mi się to pokazuje, rzeczywiście wygląda to fajnie. Yy, czyli energia września, yy, październik z tym wrześniem, dlatego że jeszcze mamy wrzesień, więc będę się myliła, pewnie ciągle będę mówiła wrzesień. W energii yy, wejścia. Na wejściu do października, tutaj właśnie macie tego rodzaju, no takie przyjemne, przyjemne, myślę, klimaty. Jeszcze chciałabym doprecyzować, chciałabym jeszcze z innej talii kart doprecyzować. W dodatku pojawia się tutaj królowa buław, czyli kobieta. Z dużymi pasjami, tak? Z du o, o, taki, tak? O takiej wielkiej namiętności do życia, dla życia w ogóle. Ja zawsze jak widzę tą kartę, to mówię, że dla niej życie jest cudem, tak? Ona sama jest takim cudem, tak? E dla mężczyzn to może być właśnie mm, obcowanie z taką kobietą, ale niekoniecznie. To jest energia mm, w ogóle działań, pasji i namiętności, dużej aktywności, czegoś, co się robi właśnie z miłością, yy, bardzo takie, takiej fajnej atmosfery, yy, więc niewykluczone, że po prostu będzie chodziło yy, o. Yy, o jakąś manifestację na początku października, gracji, piękna dobroci, jakiejś dostojności, yy, pewnej takiej poetyckości w życiu, tak? Yy, fajny wydźwięk, fajny wydźwięk. Poza tym to możecie być wy, bo wagi yy, yy, słyną z tego, że cenią sobie bardzo piękno i, i tolerancję, i, i, takie, i taką równowagę i harmonię. No to właśnie w tych kartach. W zasadzie to, to wszystko się zawiera. Tutaj piękna kobieta stoi sobie nad brzegiem jeziora, trzyma wachlarz i, i tutaj jest taka tabuława, tak? Z kwiatami. Tu widać, że ta kobieta po prostu jest taka pełna pasji życiowej. Tu widać, tak, taki ma wyzywające, wyzywające spojrzenie, takie zachęcające do. Podjęcia akcji, ja myślę, że długo nie będzie musiała czekać, dlatego że tutaj pokazuje się taka, taka siła, tak. Macie tutaj bukiet białych róż, czyli też takie działania honorowe i energiczne. Tu jest dużo silnej woli, tak. Dużo silnej woli w działaniu, więc być może początek października dla niektórych wag pokaże się jako właśnie takie silne, silne i zdecydowane działanie w kierunku realizowania swoich pasji życiowych bądź namiętności w związkach. Może być tak i tak. Tu, tutaj opcji jest bardzo, bardzo dużo tyle ile wag, tyle opcji. Okej, okay. twoja pozycja w październiku, moja droga Wago, twoja pozycja w październiku, zobaczmy z tej talii, z której chciałam wcześniej. Twoja pozycja w październiku. Niesamowite to jest, bo tu masz jeszcze kartę wielkiego szczęścia. I ta karta dobrze wróży. I tu jest działanie takie z, m, pełne pasji, tak? I tu jeszcze dodatkowo karta wielkiego szczęścia, która pokazuje. M, karta 268. Tak, to może być zarówno powodzenie w finansach, jak również. Yy, w, no, wszystkim, we wszystkim tym, o czym wcześniej była mowa, tak? W związkach miłosnych, jak najbardziej. Tutaj macie kartę wielkiego szczęścia, czyli kartę mm, takiego mm, też świetnego nastroju. Yy, ona współ, w, współbrzmi z, z Waszymi urodzinami. Yy, pokazuje się tutaj taka lekkość i. Yy, i spełnianie życzeń, nadejście szczęśliwego czasu, zadowolenia, dużego zadowolenia i takiego powiedziałabym korzystania z życia, tak? Spełnienie życzeń, a co zawsze życzymy w, 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 z okazji urodzin? No, aby spełniły się wszystkie Twoje marzenia czy, czy Twoje życzenia. Tu jest właśnie coś takiego pokazane, czyli tutaj mamy czerwone i żółte róże. Być może takie kwiaty z okazji urodzin otrzymacie. Tu jest flirt też, tu jest też dużo flirtowania, więc w tym układzie tych trzech kart wydaje mi się, że to nie tylko będzie chodziło o obchodzenie urodzin i dostawanie prezentów, zapewne też, ale rodzaj właśnie pasji, namiętności i flirtu jest tutaj dosyć mocno. Pokazany, tak? Jaka jest Twoja pozycja w październiku? No, ja myślę, że jest dosyć stabilna, bo jeżeli szczęście jest po Twojej stronie, to tutaj pokazuje się, że Twoje zamysły, jakiekolwiek by nie były, mają dużą szansę powodzenia. Generalnie jest to nadejście właśnie takiego. Szczęśliwego czasu, ale też jest tu pokazany Twój wewnętrzny, wewnętrzny rozwój. W kontekście wizji i tych dwóch poprzednich kart rzeczywiście szanse na rozwój są, są dosyć duże, więc wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Co płynie z otoczenia? Wobec tego zobaczmy. Co płynie z otoczenia dla wag? Co płynie z otoczenia? Yy, rodzaj konkurencji, ale też takiej yy, wspólnej, chciałam powiedzieć, zabawy, ale nie, 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 zabawy nie, yy. pracy, wspólnej pracy budowania konstrukcji. To, co było w wizji, ja mam wrażenie, że będzie wykańczanie całości, wzbogacanie, te, wzbogacanie tego o szczegóły, a szczegółami zajmiesz się ty. Ty będziesz wykańczała i dekorowała, mam wrażenie, natomiast otoczenie Bardziej będzie tutaj konstruowało całość, a ty zajmiesz się tymi drobiazgami, tym wykańczaniem całości. Tak to widzę. Z otoczenia płynie rodzaj zaangażowania w realizację celu wspólnego, i to jest taka pozytywna konkurencja, bo tu jest też pokazane podjęcie ryzyka, więc Yy, ludzie w otoczeniu, czy nie tylko ludzie, po prostu okoliczności, jakie się pojawią wokół ciebie w październiku, tak. Czy, czy, czy jakieś możliwości yy, będą Cię zachęcały do, wiesz czego, do takiego odważnego sięgania po swoje, bo tu jest też obrona własnych poglądów, przekonań, tu, ale tu jest odwaga, tak, tutaj nie ma zahamowań, tutaj nie ma cofania się, tylko tutaj jest dużo takiego trochę ryzykanctwa, ale takiego, yy, też takiego pozytywnego, Stosunku do y, planowanych przedsięwzięć, do ich realizacji. Także y, jest tu właściwie powiedziane, że to otoczenie, y, mimo to, że może w, w, w jakimś stopniu konkurować z tobą, ale też daje ci okazję do sprawdzenia się w działaniach i warto by z tego skorzystać, tak sądzę. Główne wyzwanie dla ciebie w październiku, zobaczmy. Jakie jest główne wyzwanie dla ciebie w październiku? Tu z innej talii kart. A co? Zaszalejemy. Główne wyzwanie dla wagi w październiku: odwrócony cesarz. Aha. Czyli w tym konkurencyjnym otoczeniu, niewykluczone, że pojawi się konkretna osoba w typie tego odwróconego. Cesarza, tak? Bo kimże jest cesarz w pozycji prostej? Ja przypomnę tym, którzy wiedzą, albo tym, którzy nie wiedzą, to uświadomię, że cesarz w pozycji prostej jest władcą, tak? On otwiera na oścież drzwi swojego królestwa, sukcesu, bezpieczeństwa i plany doprowadza do końca. To jest człowiek o bardzo silnej osobowości. Człowiek, który ma do siebie dużo zaufania. Natomiast w odwrocie, w odwrocie a tego mamy pana w odwrocie, yy, odwrócony cesarz może oznaczać osobę taką despotyczną, autorytarną. Yy, często jest to też dawny narzeczony, uwaga, wagi, dawny narzeczony, który. Pojawia się w dodatku na pozycji głównego wyzwania dla Ciebie w październiku, więc opcji mamy kilka do wyboru, do koloru. Po pierwsze, wyzwaniem może być osoba z przeszłości, czyli w cudzysłowie tak zwany dawny narzeczony, yy, bądź narzeczona, bo tutaj energie są wymienne, więc to nie musi być mężczyzna. Dla mężczyzn może być to po prostu kobieta. Yy. Opcja kolejna, wyzwaniem dla Was może być w pracy czy gdziekolwiek indziej osoba autorytarna, czyli taka, z którą no właśnie trzeba wchodzić w jakiś rodzaj konkurencji, wstawać w szranki, żeby obronić własne poglądy i przekonania i wyjść z tego zwycięsko, czyli przeforsować jakiś, jakiś, swój, jakiś swój plan, projekt, pomysł. I wyzwaniem dla Was może być dla innej grupy wak w październiku, może być to: możecie być Wy sami, czyli możecie po prostu być wytrąceni z tego zasiedzenia się na tronie, po to, żeby też z innej perspektywy przyjrzeć się, przyjrzeć się swoim działaniom, tak? Bo, bo tak mocno mi się tutaj wydaje. Że jakieś drzwi za bardzo nie mogą się otworzyć, dlatego że, wiecie co, możecie po prostu gdzieś powstrzymywać się przed podejmowaniem jakichś rozstrzygających decyzji. I tu, żeby sprawy przyjęły lepszy odwrót, zalecałoby się właśnie tego cesarza odwrócić. Czyli z większą decyzyjnością postępować, i nie bać się tego ryzyka, który jest tutaj w piątce, tak? Zarysowany. Nie bać się. W dodatku tutaj macie być jakby w tej królowej buław, czyli odważne, takie takie wręcz prowokujące, tak? Tu też jest prowokacja. Tu też jest prowokacja, tu też jest prowokacja do działań. I być może otoczenie właśnie was sprowokuje. Do większej odwagi, tak? Bo tutaj dużym wyzwaniem będzie dla Was, mam wrażenie, większa odwaga w działaniach. Dobrze, Twoje nadzieje i obawy w październiku, zobaczmy, wagi. Twoje nadzieje i obawy w październiku. Ja myślę, że nadzieje. Nadzieję na większą samodzielność. No właśnie, tutaj prowokacyjna zachęta do działań. Tutaj wyzwaniem będzie zmierzenie się albo z człowiekiem jakimś autorytarnym, może być pod znaku Barana, bo to też cesarz to Baran, z powrotem kogoś z przeszłości, bądź prowokacją i jednocześnie zachętą do działania będzie to, że do tej pory wy same byłyście jakieś niedecyzyjne. I gdzieś takie mm, wszystko to, co jest przeciwieństwem cesarza, yy, czyli nie miałyście władzy nad, no być może nawet nad swoim, nad swoim życiem, czy jakimś wycinkiem, fragmentem yy, yy, którejś ze sfer życiowych, tak. I teraz tutaj ta karta pokazuje mi, że wy macie nadzieję na osiągnięcie Samodzielności, bo to jest karta osoby niezależnej i samodzielnej, dziewiątka denarów. Tutaj na tej karcie macie bezpieczeństwo materialne, ale nie tylko, również emocjonalne. I, I tu jest umiejętność wyznaczania celów, i również spełniania tych marzeń, które tutaj zapowiadały były w zapowiedzi początku miesiąca. Także to na pewno jest wasza nadzieja, to nie jest obawa. Obawiać się możecie jedynie czego. Że czy będziecie na tyle silne jak ten fakir, tak, który chodzi po tych albo rozżarzonych ogniach, czy tłuczonym szkle, tu też jest ogień. Czy macie na tyle siły, żeby zawalczyć o te swoje cele i na przykład yy, pokonać konkurencję, tak? Może być taki, taki rodzaj wyzwania, żeby pokonać tę konkurencję i, i zdobyć swoją niezależność, samodzielność. Wyjść być może też z jakiegoś układu, w którym dużo ludzi mm, udaje tylko, że na przykład angażuje się we wspólny cel, a tak naprawdę jeden drugiego chce wygryźć, tak? Też tak może być. Tym bardziej, że w wizji było coś takiego, żeby zająć czyjeś miejsce, wejść w jakieś miejsce po kimś. Tak czyli być może rzeczywiście w pracy na przykład chodzić o, o, o konkurencję i, i mam wrażenie, że z tej konkurencji wychodzicie zwycięsko, bo macie tutaj naprawdę bardzo dobre yy, karty. Macie bardzo dobre karty. Niepewność, jedynie obawa może być tutaj związana. Tu mi się poka pokazuje tak. Jeżeli tu jest dziewiątka denarów, a tu mamy odwróconego cesarza, to cały czas tutaj mm, wyzwaniem i obawą jednocześnie, jednocześnie podkreślam, może być brak wiary we własne możliwości i siły. Czy podołacie, tak? Czy podołacie? Na czym się koncentrować w październiku, drogie Wagi? Na czym się koncentrować w październiku? Tu wezmę inną talię może. Co? Na czym wagi powinny się w październiku koncentrować? Doprecyzujemy pytanie, by osiągnąć upragniony cel. Tak, na czym powinny się wagi koncentrować w październiku, by osiągnąć upragniony cel. Zobaczmy. No, tutaj nie wiem dlaczego, ale tak, tak czuję. Na tej karcie nie ma latającego dywanu, natomiast ja tak tę kartę zobaczyłam jako latający dywan. Latający dywan, na który można wsiąść i, wsiąść i przemieszczać się gdziekolwiek się chce, tak? Czy chodzi tutaj o podróż? Bardziej chyba taką mentalną niż fizyczną, chociaż być może też. To jest karta chmur. To jest karta chmur, tak? Co tutaj widać na tej karcie? To jest tak sobie taka małpka siedzi z owocem, na jej głowie papuga, i one wpatrują się w chmury. I teraz mamy yin i yang. Mamy ciemną i, ciemną i jasną stronę tego projektu, problemu, który teraz roztrząsacie. Sytuacji, tak? Jest jasna i ciemna strona. Pytanie tylko, właśnie, czy te białe chmury będą bliżej Was? Czy z Waszego życia te czarne chmury właśnie się wycofują i sytuacja ulega zmianie na korzyść? Prawda? Tutaj może być taki rodzaj dylemat bądź zamieszania. Dlaczego? Bo karta chmur zwykle dotyczy wątpliwości i zamieszania. Więc, żeby osiągnąć upragniony cel, musicie się, moje drogie wagi, pozbyć wątpliwości. Wątpliwości. Ponieważ problem, który nadchodzi, on się może Wam jawić jako sporna kwestia lub sytuacja taka dosyć yy, nieprzyjemna, jakieś, jakieś trudne takie położenie, tak? Wynik tej sytuacji jest niejasny, ponieważ... Yy, m, obarczony jest dużym ryzykiem, tu widać, tak? Obarczony jest dużym ryzykiem. Yy, wyzwaniem jest dla Was właśnie decyzyjność. Jednocześnie Wy jesteście na dosyć dobrej pozycji w październiku, tak? Yy, więc prawdopodobnie yy, yy, bardziej to jest ta karta, jest związana z Waszymi obawami, tak? że za bardzo koncentrujecie się na słabych y, punktach, przygotowując się na jakieś komplikacje. Y, właśnie na tę mgłę, deszcz, burzę, pra, prawda, na taką złą pogodę, która jest na tej karcie. Więc żeby osiągnąć upragniony cel, y, tutaj y, karty zalecają wam przede wszystkim pozbyć się y, zmierzyć się z własnymi wątpliwościami i lękami, tak? Spuścić trochę pary, myśleć bardziej klarownie. Skupić się przede wszystkim na celu, nie rozpraszać się, tutaj jest Wam powiedziane. To jest troszeczkę jak takie zatrzymanie się w ciemności, żeby odzyskać połączenie z samym sobą, więc należałoby coś takiego właśnie yy, zrobić, tak? Yy, przede wszystkim to jest karta, wiecie, takiego też w obrazuje często ym, nawilżacz powietrza. Karta pokazuje się też często jako nawilżać powietrza. Czyli coś jest już takiego, wiecie, suchego, chwiejnego, niepewnego, więc trzeba to nawilżyć, co, co znaczy dodać tem, temu życia, tak? Jakiejś kwestii spornej, czyli po prostu ym, zrezygnować z jakichś y, takich wątpliwości, które wami targają, żeby te, te chmury rozpłynęły się i po prostu ta zła energia ona wyparuje, tak? To jest właśnie rodzaj takiego wyparowywania złej energii. Więc to jest bardziej taka praca duchowa, ja myślę, w październiku na odzyskiwaniu sił. Jeśli mówimy o siłach w związku z, tego, z tym sprawdźmy, jakie siły kierują obecnymi wydarzeniami w październiku, dobrze? Jakie siły kierują obecnymi wydarzeniami w październiku? Odwrócona cesarzowa, czyli znowu brak decyzyjności, niemożność rozwiązania problemów, tak? Yy, I yy, niestety zależność od innych. W tej karcie brak niezależności. W dodatku odwrócony cesarz też brak niezależności. Może być to pra, para małżeńska, również w odwróceniu cesarz i cesarzowa. To jest para, która się kompletnie nie dogaduje, nie potrafi rozwiązać problemów, po której ze stron jest dużo egoizmu, tak? Jest, też niewier jest niewierność, tu się pokazuje, zaborczość, zaprzeczanie uczuciom, i ta para ze sobą ma niewiele wspólnego, więc. Październiku, to co może mieć wpływ na daną sytuację, o której mówimy, przynajmniej dla jednej grupy wag, może być właśnie zaprzeczanie uczuciom i niemożność dogadania się z partnerem, i tutaj trzeba będzie upuścić trochę pary. Dla, opcja druga jest taka, że żeby zdobyć właśnie tę, tę niezależność swoją, wagi będą musiały zdecydować się na na właśnie jakieś bardziej takie kroki radykalne. Ja nie mówię, że od razu rozstanie, bo tutaj rozstania póki co nie widzę. Natomiast prawdopodobnie trzeba będzie zawalczyć o, o co? O swoją samodzielność w związku. Bo tu mi się pojawia kobieta, która jest zależna od mężczyzny, tak? Albo mężczyzna zależny od kobiety, równie dobrze, to może pójść w drugą stronę. W każdym razie... Tu jest zaprzeczanie uczuciom, tak? Dosyć silne. Natomiast energia początku października tutaj mi pokazuje, i wasza pozycja w październiku, która wygląda bardzo dobrze. Pokazuje mi się w ten sposób, że to wszystko, jakiekolwiek problemy by nie były, to są do przepracowania, tak, I, i można je rozwiązać. W karcie chmur tutaj trzeba wyjaśniać sytuację, czyli upuścić nieco tej pary, czyli wyjaśnić to, co jest po tej ciemnej stronie i zwolnić miejsce, tak jak było w wizji: zwolnij miejsce, tak, dla tych spraw jaśniejszych. Trzeba wyklarowywać, czyli rozmawiać, przedyskutowywać. I wyjaśniać na bieżąco różne y, kwestie sporne. No ale mówię, jest też tu taka grupa, wak, i tu wygląda to mniej, mniej ciekawie, mniej zachęcająco, gdzie jest bardzo dużo takiej zaborczości czy nawet niewierności. No więc taki problem, ale to jest problem. To są siły, które mają wpływ na sprawy obecne, czyli to może być tak, że w przeszłości po prostu byłyście z kimś, na przykład waga z baranem mogła być, bo tutaj jest odwrócony cesarz, albo w ogóle z kimkolwiek, gdzie było dużo zaborczości, niewierności, rozwiązłości, takiej bezradności w związku z tym i to jest to, co rzutuje nas dzień dzisiejszy, natomiast tego już nie ma, to jakby odeszło do przeszłości, bo teraz macie coś takiego, tak, czyli pojawił się na horyzoncie ktoś nowy albo się pojawi jest również taka opcja sprawy ukrytej niespodzianki zobaczmy sprawy ukrytej i niespodzianki sprawy ukrytej i niespodzianki dla wagi w październiku odwrócona królowa denarów no właśnie czyli to może być tak Yy, że jeżeli tu mamy odwróconą parę cesarską, proszę bardzo, jest odwrócona para cesarska i pojawia się jeszcze odwrócona królowa denarów, to może być zagrożeniem na przykład dla związku, tak? To, jest, to może być sprawa ukryta, więc jeżeli wagi na przykład mają świadomość bądź jakieś podejrzenia, że faktycznie w, w ich związkach niedobrze się dzieje, albo dochodzi do zdrad, czy dochodziło, czy, czy, czy mają jakieś takie właśnie podejrzenia, że może się tak dziać? To niewykluczone, że tak właśnie jest, dlatego że. Gdzie tu była ta odwrócony, odwrócony cesarz? O, tu jest odwrócony cesarz. Odwrócona para cesarska, i jeszcze królowa denarów, czyli jakaś taka kobieta, taka nieco prymitywna, yy, która być może wchodzi tutaj między tę parę i rozwala ten związek. Osoba trzecia w związku? Niekoniecznie. To może być osoba matki, to może być teściowa na przykład, która się wtrąca, tak? Tu się wtrąca i rozdziela tutaj tych dwoje. Kobieta matka, tak, albo jej, albo jego, trudno powiedzieć, w każdym razie, która miesza, która miesza w tym związku. To może być taka kwestia, ale jeśli chodzi o niespodzianki czy sprawy ukryte, no to tutaj jest. To jest sygnifikator osoby, czyli gdzieś z tylnego siedzenia działa królowa denarów. To może być, no mówię, matka, może być kochanka, a może równie dobrze być to jakakolwiek kobieta, też w miejscu pracy, wasza szefowa. To może być, która ma wobec was jakieś takie ukryte motywy. Nie wiecie jakie, tak? Traktuje ludzi przedmiotowo, generalnie, i. i to może być kobieta też z trygonu ziemskiego, choć niekoniecznie z energią taką ziemską, czyli kochająca pieniądze. Chyba najbardziej zresztą kocha pieniądze. To zastanówcie się, kto w Waszym otoczeniu najbardziej ze wszystkiego kocha pieniądze, bo to jest właśnie taka kobieta. Często z trygonu ziemskiego, panna, koziorożec bądź byk. Choć mówię niekoniecznie. To może po prostu być taka osoba, yy, która ponad wszystko ceni sobie materię, tak? I ona tutaj może mieszać. Mieszać albo mi pomiędzy partnerami w związkach, yy, ale niekoniecznie. To może być w ogóle osoba, yy, która coś przed wami ukrywa. Jeszcze chciałabym doprecyzować, co jest jeszcze tych ukrytych sprawach i niespodziankach, co ewentualnie ta królowa denarów odwrócona ukrywa, tak, albo jaką niespodziankę dla Was szykuje w październiku. Wieża odwrócona. W takim układzie tutaj wieża się odwraca, w związku z tym ona nie ma aż takiej silnej wymowy, gdyby, tak jak gdyby była w pozycji Prostej. Mam wrażenie, że cokolwiek knuje ta królowa denarów, to jej to nie wyjdzie, tak? Nie będzie to miało miejsca. Po pierwsze, dlatego, że wasza pozycja we, w październiku jest bardzo dobra, a po drugie, wieża się odwraca. Z czego wynika, że to, co miałoby runąć, wcale nie runie, tak? Ta królowa denarów coś tam być może sobie uknuła. Tak czuję. Natomiast nic jej z tego nie wyjdzie. Kompletnie jej z tego ten plan po prostu spali na panewce, dlatego że ona gdzieś ten wiatr zniszczenia po prostu nie otworzy tych drzwi, które ona by chciała. Które ona by chciała pootwierać. I tu jest Ci powiedziane wago w ten sposób, że mm, jakaś klęska, czy Twoja obawa na jakiś temat, być może obawa związana właśnie z tą, z tą konkurencją. Z tą konkurencją, tak? Yy, obawa związana z uzyskaniem samodzielności, niezależności, tak? Yy, nie ma podstaw ta obawa. Nie ma podstaw ta Twoja obawa. Yy, tu jest ci powiedziane, żeby przekroczyć próg tej przemijającej klęski bez obawy. Tutaj klęski w zasadzie nie ma. Tu jest rodzaj takiego twojego odrodzenia, ale też wiesz co odrodzenia w, tym, w takim swoim poczuciu. Że nikt i nic nie jest ci w stanie zagrozić. Nikt i nikt, nikt i nikt nie jest w październiku w stanie zagrozić Twojej silnej pozycji, jaką posiadasz, tak? Więc sobie mogą tam gdzieś może knuć za plecami, obgadywać, plotkować, yy, próbować właśnie coś zburzyć w Twoim życiu. To się nie uda tym osobom. Nie uda się tu niczego zburzyć. Wierza się odwraca, tak? Także nie obawiałabym się. Jeszcze chciałabym doprecyzować tą odwróconą wieżę. Zobaczmy. Z innej talii kart. Dokładnie, słuchajcie. Tu jest szczęśliwe zakończenie Twoich planów i rozmów. Także. Jest też dużo takiego, takiego szczęścia i zabawy. Czyli ja myślę, że, że jeśli, ten, jeśli zaczniesz realizować w październiku czy kontynuować realizację tego planu, skupisz się na, na tych szczegółach, na wykańczaniu czegoś, dopracowywaniu jakiegoś projektu, zamysłu, planu, czegokolwiek by nie dotyczył, to kończy się to szczęśliwie. Efekt jest pozytywny, nie należy się obawiać, tak? Tych wszystkich spraw ukrytych czy niespodzianek. Dobrze, zobaczmy teraz. Klucz, by uzyskać dostęp do sytuacji lub, aby ją opuścić, tak? Rozwiązanie, zobaczmy. Jakie tutaj mamy rozwiązanie w październiku, czyli taki klucz, by uzyskać albo dostęp do jakiejś sytuacji, do której chcecie uzyskać ten dostęp, albo, żeby tę sytuację opuścić, tak? Której być już nie chcecie. Zobaczmy, klucz rozwiązania. No i bardzo ładnie. Jest karta brama, a z pentakli to jest właśnie ten klucz. Albo wyjść z jakiejś sytuacji niechcianej, albo uzyskać dostęp do tej sytuacji, tak? Czyli yy, tutaj te drzwi wprowadzają cię w świat rzeczy materii. Yy, czyli yy, osiągania tej swojej niezależności, samodzielności, i jest w dodatku ci to powiedziane, tu powiedziane wago, że w październiku jest to absolutnie realne. Absolutnie realne są wszelkie twoje wizje i marzenia związane yy, z pieniędzmi, z kwestiami zdrowia, czyli ciała, z budową domu, budową yy, jakiegoś solidnego związku, i jest to wszystko możliwe. Yy, Ponieważ tutaj w, w tym asie hmm, Pentakli macie pokazane drzwi do szczęścia materialnego, tak? do, do dobrobytu, który opiera się głównie na pieniądzach i, i na bogactwie. Yy, więc dla jednej grupy wak, yy, to tutaj, yy, jak macie te klucze w ręku, czyli ten dostęp tutaj będzie możliwy, a te osoby, które na przykład borykają się ze sprawami finansowymi czy brakiem pracy, mają zająć miejsce po kimś, czyli mogą na przykład podjąć pracę na umowę zlecenie na czas określony na zastępstwo. Więc tu karty zachęcają do, tego, że jeż, do poszukiwania takiej pracy na zastępstwo, nie zrażaniem się tym, że ona jest na chwilę. Ponieważ karty pokazują, że może być to jednak stanowisko rozwojowe i niewykluczone, że umowa zostanie Wam przedłużona. A dla związków z kolei romantycznych, to tutaj jest zapowiedź też takiego przejścia przez jakiś portal ku też większemu bezpieczeństwu emocjonalnemu. Jeszcze chciałabym doprecyzować dla związków romantycznych, co oznacza a pentakli dla związków romantycznych ewentualnie dla związków romantycznych tutaj mamy opuszczenie terenu pod hasłem fałsz, kłamstwo, obłuda tak czyli opuszczacie sytuacje których wiecie że byłyście oszukane czy byliście oszukani przez kogoś tak Czyli, jeżeli odwrócony cesarz oznaczać będzie partnera z przeszłości, który do Was powraca, to tutaj macie radę od kart, żeby tutaj przejść przez tę kartę, przejść przez tę bramę, bo to jest karta bramy, porzucając właśnie, porzucając tę sytuację fałszu i obłudy, tak, która gdzieś tam do Was może się jeszcze dobijać, czy wracać. Pod postacią konkretnej osoby. Na tej karcie jest tu, jest tu pokazana y, kobieta oszustka, złodziejka, Twarz ma zasłoniętą woalką, y, w ręce trzymasz sztylet, czyli no wiadomo, tak, sztylet w rękawie y, wróży po prostu <śmany> jakiś przewrotny zamysł. Więc jest tu ci powiedziane, że jeżeli chcesz się wydostać z jakiegoś związku bądź budzi on twoje wątpliwości. Yy, to yy, nie ufaj ślepo, tak? Nie ufaj ślepo tej osobie i po prostu opuść tę sytuację, bo jeżeli jej nie opuścisz, będzie dużo rozczarowania, udawania, zwodzenia. A po co ci to, prawda? Po co ci to? Yy, bo to jest karta braku zaufania, prawda? Karta braku zaufania, yy, czyli. Yy, jest tu też powiedziane, że może osobie, której zaufałeś, czy zaufałaś, i która z przeszłości do ciebie powróci, będziesz chciał ją przyjąć, ponieważ przeoczyłeś przy okazji jakiś ważny aspekt, tak? I teraz, tak, jeżeli przeoczyłeś i opierasz się na jakichś przesłankach nieprawdziwych. To w przyszłości mogłoby to ponownie, ponownie albo, albo pierwszy raz dopiero doprowadzić do jakichś kłopotów. Więc powiedziane tutaj jest, że, żeby mm, po prostu ślepo nie ufać i. Bo to jest zawsze osoba fałszywa i zazdrosna. Tutaj nie ma wątpliwości, kto to jest. Tutaj nie ma wątpliwości, kto to jest. I. Tak czy siak, złudzenie pryśnie i zobaczysz nagą prawdę w związku z tym y, uwaga tutaj na osoby powracające z przeszłości, bo pojawiła się karta odwróconego cesarza. Gdzie on tu jest? Odwróconego cesarza, zresztą cesarzowa też była odwrócona. Y, więc jeżeli przejście przez bramę ku nowemu powinno się odbywać poprzez porzucenie właśnie Wszelkiego fałszu i obłudy, tak? Wszelkiego fałszu i obłudy, czy to w związkach, czy to w pracy. To już sobie dopasujcie. Dobrze, teraz z kart Osho zrobimy jeszcze przesłanie. Przesłanie dla Was na październik. Ups. Przesłanie dla Wag na miesiąc październik. Aha, aha, tutaj jakoś. Chcę tą kartę wyciągnąć, a ona tak mi się tutaj opiera, opiera się. Oświecenie. Oświecenie. Tu widać na końcu, no, wygląda jak stół, taki biały stół świąteczny. Siedzi, siedzi osoba mistrza, tak. I tutaj dużo ludzi, którzy. Widać w różnym stanie ducha. Jedni leżą, klęczą, modlą się, inni już tak wesoło podskakują, podrygują. Tu jest jakaś kolejka do oświecenia, mam wrażenie. No więc, właśnie, słuchajcie. Ja mam wrażenie, że wy macie rzeczywiście zająć jakieś miejsce, tak? Jakieś miejsce, które jest tylko dla Ciebie i ono Ci było już od dawna przeznaczone. Tu jest jakaś kolejka, wcześniej była właśnie konkurencja. Twoja pozycja jest silna w październiku, tu masz tak konkurencję, pokonujesz ją. Tutaj w, czekasz właśnie w jakiejś kolejce do tego oświecenia, do, do spotkania z mistrzem, yy, i jednocześnie yy, masz tutaj zapowiedź też yy, pokonania tej konkurencji, ponieważ trzymasz pęk kluczy do otwarcia nowych drzwi w październiku. Czyli co ta sytuacja tutaj pokazuje? Pokazuje mi, że wchodzisz jakby do takiej bramy raju, bo tak, tu masz wielkie szczęście, masz raj, tu jest raj. Tu jest pokazane, pokazana karta raju, Adam i Ewa w raju, tak. Yy, tu jest ta karta przejścia, karta bramy, też jakby do, do tych, otwierają się te podwoje rajskie, tak. Więc to mi tak wygląda, bo tutaj Budda czeka przy, przy bramie raju. Tu wygląda na to, że ty faktycznie w październiku yy, przejdziesz przez, przez tę bramę. Przejdziesz przez tę bramę. Yy, chociaż miejsce, z jakiego będziesz odchodziła, odchodził. Yy, mam wrażenie, że będziesz to. Będzie budziło w tobie jakieś jeszcze wątpliwości. Zresztą wcześniej miałeś kartę chmur, więc wątpliwości będą: oczywiście, wątpliwości będą pojawią się, czy aby dobrze robisz. Gdzie jest ta karta? O tutaj. Czy rzeczywiście dobrze robisz? Będziesz rozważać wszystkie za i przeciw. Jak to waga, długo będziesz myślała, myślał, główkowała, tak? Rozważała, a tymczasem jest ci tu powiedziane, że choć, że choć niechętnie. To, yy, to wejdziesz, to wejdziesz. Po prostu tutaj chodzi o to, żeby yy, troszeczkę się pospieszyć. Waga nie lubi pośpiechu. A w październiku ma powiedziane. Zresztą ta piątka tutaj była, też mi pokazuje pośpiech. Yy, słuchaj, za dużo nie myśl, tak? Bo stoisz już w tej kolejce do oświecenia od wieków. Pospiesz się. I nie daj czekać zbyt długo temu, co ma, co ma do Ciebie przyjść, tak? Bo i tak już strasznie długo czekasz, więc, więc już należałoby rzeczywiście zebrać się przy drzwiach i, i przekroczyć tę bramę. Przejść na drugą stronę, tak? Tutaj pada takie pytanie, przy, przy okazji wyciągnięcia tej karty, zawsze na kogo jeszcze czekasz, lub na co jeszcze czekasz, tak? I Buddha tutaj mówi tymi słowy: Ja zacytuję. Moje serce nie jest takie małe. Czekam na tych wszystkich, których zostawiłem, którzy wciąż zmagają się na drodze. Wędrowałem razem z nimi. Możecie zamknąć drzwi. Musicie jeszcze poczekać ze świętowaniem mojego wejścia do raju, gdyż ja postanowiłem wejść tymi drzwiami jako ostatni. No właśnie, też mam wrażenie, że ty chcesz wejść tymi drzwiami jako ostatnia, a karta cię wzywa do tego, cały ten układ. Ty już nie czekaj. Nie czekaj na końcu tej kolejki. Gdy wszyscy inni dostąpią oświecenia i wejdą tymi drzwiami, gdy nikogo już nie będzie poza nimi, wtedy nadejdzie czas, abym i ja wszedł. No i słuchaj, jest Ci powiedziane wago tak, yy, że tutaj w tym miesiącu wiele rzeczy być może od Ciebie nie zależy, tak? Ale jedno na pewno, yy, czy, czy wejdziesz, czy nie wejdziesz do źródła życia, tak? To w zasadzie jest twór, twój wybór i decyzja. Czy ty tego w ogóle chcesz? Ja mam wrażenie, że chcesz i to bardzo. Yy, więc yy, przestań być takim troszeczkę mechanicznym robotem, jest tu Ci powiedziane, tak? Yy, żeby nie przegapić coś pięknego, być może, żeby nie przegapić właśnie tej miłości, tych darów wysypujących się z rogu obfitości, bo za bardzo się czegoś będziesz bała. Będziesz się bała tej konkurencji, niemożności działania, yy, będziesz się bała intryg z otoczenia, będziesz ciągle rozważała wszystkie za i przeciw. I, I po prostu przegapisz coś, tak? Więc w październiku, jeśli nadarzy się jakaś okazja na nową pracę czy nowy związek, to masz to wejść, ponieważ jest tu powiedziane, że to będzie dla ciebie taki rodzaj głębokiego oczyszczenia, tak? Oczyszczenia samej siebie, wago. Więc y, cokolwiek będziesz robiła, y, to miej taki płomień uważności, tak? W każdym działaniu, czyli i to jest to twoje oświecenie wewnętrzne. To jest to, to będzie ten stan, kiedy połączą się ze sobą, jakby wszystkie, wszystkie te chwile Twojego życia, tak? Jak, jak małe świece. I, I z tych małych płomyczków tworzy się takie wielkie źródło światła. Wiesz, co ja mam wrażenie, że te wszystkie małe płomyczki, to wszystko, co, co, co zebrałaś do tej pory, to te Twoje doświadczenia, a to Twoje wielkie źródło światła, to co mi się w wizji pokazało jako właśnie lustro wody, które powstało z tych tłuczonych kawałków szkła, to wszystkie niedobre doświadczenia po prostu nasyciły Twój akt stworzenia. Ten Twoim nowym aktem stworzenia będzie to, jeżeli tylko oczywiście wyrazisz na to swoją wewnętrzną zgodę. Będzie to, że, że, że już nie będziesz czekała tutaj na końcu tej kolejki, tylko po prostu śmiało pójdziesz na początek. Tak? Na początek. I pokonasz tę konkurencję, pokonasz tę konkurencję, stwierdzisz, że właściwie yy, to miejsce, które Cię od dawna wzywało, ono jest już dla Ciebie przygotowane. Ja mam wrażenie, że nie wiem dlaczego wydaje mi się, że bardziej to czytanie jednak dotyczy pracy bądź nauki, żeby się nie obawiać decyzji w tej sferze. Yy, I. Jak, tak myślę, że tutaj bardziej będzie chodziło o, o, o jakieś wejście w, w jakiś projekt, właśnie czy to projekt związany z nauką, czy, 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 z, czy z pracą zawodową, właśnie z tą pasją i namiętnością królowej Buław, tak? Bo królowa Buław nie będzie czekała na końcu kolejki, nie, to to, to w ogóle nie jest w stylu królowej Buław. Ona dostojnie, z godnością, przejdzie tutaj do, do samego początku i weźmie to, co będzie chciała. I o to chodzi w październiku, żeby właśnie tak działać, tak? Żeby tak działać. To wszystko, moje kochane wagi. Życzę Wam cudownego października, wspaniałych urodzin. Trzymajcie się cieplutko, pa.